Monika Laskowska, TV Reklama, Fame MMA 7. No właśnie, jesteśmy na gali, już pierwsze są wygrane, pierwsze upadki. Jest ze mną Jakub Kuba, Henka Ptyś, cześć. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów. Widziałeś już walki? Widziałem walki, bardzo fajne. Biło się też dwóch właśnie, Lupa, nasz mistrz punchdownowy z Mielindasem. Rewanż, że tak powiem, za punchdowna. Lupa wyłączył Mielone pierwszym strzałem tak naprawdę. Na naszej gali Mielindas ubolewał, dostali rewanż w klatce, no i Lupa, dobrze widziałem, naprawdę przygotował się taktycznie, nie dał Mielindasowi w ogóle podejść do siebie, fajny dystans trzymał, mocno bił strasznie. No Lupa ma naprawdę armatę w ręce, co było u nas widać, praktycznie każdego odłączał, ma niesamowite, takie, no ma takie naturalne czepnięcie, ma tą siłę taką, no i no, Mielindasa wyłączył też. Także fajna walka, które jeszcze były strolowane, to już tak mówię, strolowany tak chyba nie był sobą, zbijanie wagi go tak było widać, trochę zmęczyło, taka walka trochę pasywna. No i czekam na Stevie'ego i Wojtka najbardziej, bo to dwóch moich dobrych kolegów z programu, no dwójka muszkieterów, Stifli i mój syn. Kibicuję mu z całego serca, nie ukrywam, trochę się boję o niego, bo ma ciężkiego przeciwnika jak na przetarcie i na staż, jaki trenuje. No ale no, a tak dziewczyny? Po cichu. Dziewczyny, wydaje mi się, że chyba Marta wygra. Bo tak ona już trochę jest obyta, widziałem tak wczoraj na tym treningu medialnym, że naprawdę już tak technicznie bardzo fajnie rozwija się. Coś tam już tam sklepie, bo takie, te pierwsze walki to były takie klepane, a tu już było widać tak technicznie, już inaczej się rusza, już tak fajnie, wchodzi jej to w nawyk. Ja chciałam cię zapytać o punchdown. Powiedz mi, co tam takiego, skąd wziąłeś ten pomysł, żeby coś takiego w ogóle zaistniało? To było tak, że jeden z moich wspólników, Patryk, mój przyjaciel, dzwoni do mnie, Ptychu, mówi, przyjedź, bo mam pomysł. I właśnie widzieliśmy w Rosji te filmiki, mówi, chodź, zrobimy taki event, mówi, taką galę. No i zrobiliśmy. Zrobiliśmy już dwie. Przygotowałem teraz trzecią. No, mieliśmy przez cały koronawirus, jak wszyscy w branży, to przerwę. Były problemy, przerwę. Chcieliśmy robić w czerwcu, no w ogóle to nie było szans. Teraz najpierw chcieliśmy zrobić koniec września, zrobić w klubie, czekaliśmy na te obostrzenia, delikatnie mówię, może popuszczą trochę, będzie można ludzi wpuścić, bo u nas się to charakteryzuje tym, jak jest scena, właśnie ci ludzie po sceną, jak siecią, skandują, jest to taki fajny klimat tego. No i chcieliśmy w tym klimacie to utrzymać, niestety nie możemy, no bo obostrzenia, no i będziemy robić też wersję studyjną, będzie to może można wpuścić tam z 300 osób, tak jak dzisiaj tutaj. No i w takiej wersji będziemy musieli zrobić, no i robimy koniec października, wstępnie dogrywamy teraz terminy, dogrywamy medialne osoby, nie chcę jeszcze nic zdradzać szczegółów, bo dopinamy wszystko, a jak nie lubię robić, że tak powiem, no tak. Z buzi tyłka, jak będę miał wszystko już zaklepane, będziemy ogłaszać, tak, nie chcę zapeszyć, nie chcę czegoś zepsuć. Ruszyła rekrutacja, także osoby chętne, które chcą, można się zgłaszać na naszej stronie punchdown.pl. Jest rekrutacja, także zapraszamy. A dziewczyny? 30 tysięcy. Zgłaszają się? Dziewczyny też właśnie ruszyło, informujemy dopiero. Mieliśmy tam na którejś z poprzedniej gali, nam się jakaś dziewczyna zgłosiła. Teraz czekamy jeszcze na panie. Panie będą miały też pojedynek swój, taki main eventowy. Będą dwie panie, też będzie dla nich tam pula do wygrania. Aha, także czyli oddzielna pula do wygrania będzie... Oddzielna pula dla pań to będzie taki dodatek po prostu. Dużo osób 30 tysięcy faceci, tak, mężczyźni, tak. A panie? Panie 5 tysięcy będzie, bo to będzie jeden pojedynek. Ja się nie zgadzam, dyskryminacja. I co zrobimy z tym? No, wiesz, w turnieju to no, zobaczyłem przyszłościowo kiedyś może, ale widzowie chcieli po prostu i... Chcieli zobaczyć kobietę? Tak, chcieli zobaczyć kobietę. To wiesz co, ja mam taką propozycję, że panowie powinni się podzielić wygraną z paniami. Może tak będzie, może przyjdzie jakaś para. Para, ale słuchaj, to jest świetny pomysł, żeby para, żonka albo dziewczyna źle ugotowała zupę na przykład, tak, no to tak. Albo jakieś na przykład walczą o któregoś pana, jakieś dwie panie mogą jakiś konflikt wyjaśnić sobie, o, też bym mogła. Właśnie, a pani się zdenerwowała, że koleżanka zadzwoniła na przykład. No właśnie, tak mogło być. Oczywiście żartujemy, ale myślę, że z tą wygraną to fajnie by było, żeby, wiesz, żeby było porówniej. Ja uważam, że powinno być. Wiesz, rozwijamy się cały czas. My jakby jesteśmy pierwsi w Polsce, co to robimy, także na MMA kiedyś też nie było popularne. Wszyscy, o Jezus, mordobicie, a teraz to jest topowy sport. Ja już MMA się interesowałem z 20 lat temu. Pierwsze UFC to się jeszcze na płytach koledzy przynosili, gdzieś tam na dyskach pościągane. To pamiętam i no myślę, że to się będzie rozwijać, jest strasznie widowiskowe, naprawdę. Każdy, co był na gali, na żywo oglądał, to mówi, był w szoku. Nawet moi koledzy, którzy trenują MMA zawodowo, powiedzieli tak z początku, sceptycznie do tego podchodziłem, już takie trochę chamskie, że te ciosy się przyjmuje, ale jak byli na gali na żywo, zobaczyli tych chłopów, bo mieliśmy
Na drugiej gali zawodnicy, którzy startowali, to byli medaliści, multimedaliści mistrzostw Europy w trójbojach siłowych, armwrestlerzy, futboliści amerykański, bokserzy, kickbokserzy, zawodnicy MMA. Naprawdę mieliśmy przekrój niesamowity i naprawdę trzeba mieć jaja, żeby tam stanąć. I chłopy takie po 150 kilo szły takie rakiety, że no, szacunek mam dla każdego, co wychodzi na scenę. A jak radzą sobie nasi fighterzy, freakfighterzy, no ale fighterzy właśnie na Fame MMA? Wiesz co, dobrze, zależy kto, bo są osoby, które już dłużej trenują, radzą sobie lepiej, wiadomo, są takie, które zaczynają dopiero przygodę ze sportem. Ja uważam, ja jestem mega fanem MMA, większym niż piłki nożnej, to zawsze mówiłem i powiem szczerze, z tego co widzę, to jest, jeśli chodzi o Fame MMA, to jest zajebiste dla promocji tego sportu. Widzę, też trenowałem przez ostatni czas w Wankosie, wróciłem do sportu walki po 10-letniej przerwie, chciałem zobaczyć, jak moje ciało będzie reagować, bo też tam jakieś rozmowy kiedyś były, ale niestety już lata... 20 lat stażu w sportach, gdzieś tam intensywnie kiedyś trenowane i kontuzje, które się odzywają, no, nie dają mi spokoju, już stwierdziłem, że odpuszczam, ale widzę, że młodzi ludzie właśnie, jak tutaj wiesz, walczą youtuberzy, wszyscy idole tych młodych ludzi, fajnie to jest, bo zaszczepią dzieciaków jakąś fajną zajawką, zaczną się ruszać, bo nie powiem szczerze, też przerażałem, jak pracowałem kiedyś w klubach, przerażała mnie otyłość wśród młodych osób. Ja na przykład, nie wiem, od 16 roku życia cały czas zasuwałem, moi kumple wszyscy też jakoś tam się ruszali, nie wiadomo, nie każdy zawodowo, ale każdy coś robił i tak jak patrzę, to strasznie te młode osoby takie, nie wiem, czy leniwe, wszyscy przed komputerami siedzą, ale jest dużo takich, mają problem, widać, z nadwagą, dużo osób. No to może niech oglądają, bo nie będziemy mieć widzów, jak przestaną oglądać. Słuchamy, może oglądamy, ale w międzyczasie można zrobić jakiś rowerek, prawda? Albo tak, dokładnie, jakieś kardio. Nawet nie, wyjść sobie chociaż na rower 2-3 razy w tygodniu, gdzieś pojeździć się w piłkę. Ale tak na przykład, żeby mogli oglądać nas, Fame MMA i to, albo MMA. To ja rolowanie robię zawsze, jak mam jakieś zakwasy, to na wałki się kładę i się roluję. Ja też to sobie robię. Oglądam. To ja wziąłem nawet butelkę od Coca-Coli, żeby było twardziej. Tak, byle sobie rozmasować fajnie. Zgadza się. Zabieramy się do sportu, a my szybciutko pędzimy na kolejną walkę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.